Razem z moim zawodnikiem Dawidem pokażemy Wam kilka technik bez kimono. Technika, którą Wam pokażę, to duszenie matalao za pleców, używając tylko jednej nogi i wykluczając drugą jego przeciwnika rękę stopą. Jesteśmy za plecami przeciwnika, wychwytujemy jego rękę przykochnej, skręcamy się na bok, stopą odpychamy się od jego bioder. Tworzy się nam przestrzeń, dzięki której możemy przełożyć stopę pod jego rękę. Hop. Mając tak wykluczoną rękę, chowamy stopę za plecy. Teraz zostaje nam tylko jedna ręka, którą przeciwnik może się bronić. Zazwyczaj będzie właśnie bronił się, dochodził ręką do nas, wychwytujemy nadgarstkiem, chwytamy nadgarstek do, przyklejamy jego nadgarstek do ciała i mamy wolną drogę do duszenia jedną ręką. Jesteśmy za plecami przeciwnika, wychwytujemy jego rękę przekątnej, skręcamy się na bok, stawiamy stopę na biodrze, odsuwamy się tak, żeby zrobić miejsce na przełożenie nogi. Jeśli nie jesteśmy w stanie przełożyć całej nogi, wystarczy nam ciśnięcie, przełożenie samej pięty. Tak? Jeśli przełożymy samą piętę, też jesteśmy w stanie zepchnąć tą rękę. Jeśli jesteśmy w stanie przełożyć całą stopę, jest jeszcze lepiej, tak? I teraz stopę wraz z ręką kierujemy za jego plecy, zamykamy. Zostaje nam tylko jedna ręka, która tak naprawdę też jest już unieruchomiona. Wkładamy rękę za bark, przyklejamy głowę do głowy i zaciskamy. Dusząc jednorącz, musimy chwycić z tyłu głęboko ręką za jego bark, tak? Dociskamy głowę do głowy i teraz hop, naciągamy, mamy skończonego przeciwnika. Boks to pasja, miłość, życie. Finish. Ponad 20 składników w niesamowicie skutecznej kombinacji. Finish odżywi Twój organizm, wzmocni układ odpornościowy i wspomoże budowę masy mięśniowej. Podkręć tempo regeneracji. Finish przywróci Cię do życia. Finish należy do Ciebie.